Było podpisanie na jeden miesiąc, teraz na cały okres umowy wynikającej z przetargu. Firma ASA już oficjalnie będzie odpowiedzialna za wywóz śmieci z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krosno-Odrzańskie. Jak już informowaliśmy, powodem krótkiego okresu pierwszej umowy była przedłużająca się procedura przetargowa. Firma TEF złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Firma ASA za wywóz śmieci odpowiedzialna jest od 1 stycznia 2014 roku. Początki pracy na terenie gminy przedstawiciel firmy ocenia dobrze, ale zauważa również potrzebę pewnych zmian. A specyfikacja określa m.in. rodzaj i ilość pojemników. Niezadowoleni są natomiast z częstotliwości wywozu plastików. Tak ma być, bo tak zostało zapisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Pojawiają się głosy, że nie chodzi o zwiększenie ilości pojemników, które załadowane będą oczekiwały na wywóz. Jednak jak zaznaczają obie strony, takiego problemu by nie było, gdyby mieszkańcy naprawdę segregowali odpady. Ilość pojemników dostosowana jest do ilości osób zamieszkałych w danej nieruchomości. I tutaj problem wydaje się być rażący. Według stanu na dzień dzisiejszy segregacja wynosi w granicach niespełna 5%. Każda forma edukacji powinna dobrze wpłynąć na ludzi, dodają administratorzy. Przedstawiciele Urzędu Miasta zapewniają, że są przewidziane jeszcze działania w tym kierunku. Pojawił się również pomysł, aby kontrolować, kto z deklarowanych mieszkańców faktycznie segreguje odpady.